Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam dam przekaz od Kreona. Moim zdaniem ciekawy i taki głębszy temat. W ogóle tego jest tak dużo, tak ciekawe tematy, tak głębokie. Nie w stanie dawać wszystkiego, w miarę swojej możliwości staram się Wam to przekazać. Więc dzisiaj będzie Kreon, prawdziwa historia ewolucji. Według informacji Kreona, w dawnych czasach na planecie żyło 26 gatunków istot ludzkich. Artefakty już istnieją. W momencie przybycia Plejadzian ich liczba zmniejszyła się do 17. To było 200 tysięcy lat temu. Minęło kolejne 110 tysięcy lat i na Ziemi pozostał tylko jeden gatunek człowieka. 90 lat temu to data, w której ludzie zaczęli budować fundamenty swojej cywilizacji. Odpowiednio 50 tysięcy lat temu powstała Lemuria, obecnie Hawaje. A oto, jak to opisuje Kreon. Zgodnie ze świętym planem, wasza planeta została odwiedzona przez stworzenia, które nie należały do kategorii aniołów. To było przejście kwantowe. Ono rzeczywiście miało miejsce, choć trudno wam zrozumieć, jak to może być. Ten wszechświat obfituje w życie. Niektóre gatunki przechodzą te same lekcje, co i wy, podczas gdy inne już dawno osiągnęły nowy poziom. Te biologiczne stworzenia żyją na planetach takich jak wasza, gdzie cała atmosfera przypomina ziemską, ale nie ma tam wojen. Przybywają w stanie kwantowym i w całkowitej zgodzie ze sobą. Są to społeczeństwa, których wiek jest dwukrotnie wyższy niż ziemski. Istniały w dawnych czasach, istnieją do dziś. Od was dzieli ich kilkadziesiąt lat świetlnych, ale to nie powstrzymało ich przed odwiedzeniem Ziemi w swoim czasie. Przybyły na waszą Ziemię, aby zaszczepić w ludzkim DNA nasiona swojej boskości. Przybyły tutaj za pozwoleniem, zgodnie z planem i zgodą wszystkich anielskich stworzeń we wszechświecie. To nie był przypadek, ani nie była część podstępnego planu. Podążali wyłącznie za głosem miłości. Nie jest łatwo opisać za pomocą trójwymiarowych pojęć, co dalej w waszej planecie. Wykorzystując możliwości swojego stanu kwantowego, obdarzyli ludzkość dwoma dodatkowymi warstwami DNA i stało się tak tylko z jednym z 26 gatunków ludzi, z tym, który jest dzisiaj reprezentowany przez waszą cywilizację. Kiedy staje się bardziej świadomy siebie, zmieniają się nasze podstawy i zmienia się rezonans naszego spaceru po planecie. Budzi ją każda komórka twojego ciała. Jest to wspomnienie przez każdą warstwę waszego DNA. To połączenie tego, co znaczy być i Ziemią, i gwiazdami. I w tym rozszerzeniu waszej świadomości, wasze siatki was wspierają, żeby to widzieli. Ta siatka wspiera ciebie, gdy jesteś w procesie kalibracji i stajesz się uniwersalnym człowiekiem. Nieskończona miłość żyje w was w postaci boskiej energii, która jest aktywowana i wkracza w wasze życie. Tylko ten gatunek był gotowy przyjąć taki dar. Kiedy rodzisz się i bierzesz pierwszy oddech, pole kwantowe twojego ludzkiego składnika imituje sieć krystaliczną i dostosowuje się do energii planety. Ludzkość reprodukowała się w tej energii przez cały czas przebywania tutaj.
Teraz energia na planecie jest wypełniona tysiącletnimi wojnami, bitwami za starą energię, męskim szowinizmem i nietolerancją. I do tej energii Twoje DNA dostosowuje się po urodzeniu. Chociaż DNA powinna działać w 100%, teraz działa tylko 30%. I ta sytuacja się zmienia, drodzy, ponieważ następuje zmiana świadomości, a zatem zwiększa się skuteczność DNA. Oczywiście przede wszystkim znajduje to odzwierciedlenie w tych, którzy teraz się rodzą. Biorąc pierwszy oddech, osiągają 35% i stają się ludźmi, którzy mają znacznie większą świadomość i zrozumienie w znacznie młodszym wieku. Wydaje się, że przyjmują instynktowną świadomość całej ludzkości, a nie uczą się jej od zera, tak jak wy. To był przekaz od Kreona, który w swoim czasie bardzo, bardzo pomagał mi wzrastać i bardzo dużo dostawałam właśnie w przekazach od Kreona potwierdzenie, że ze mną jest wszystko w porządku, że nic się nie dzieje, ani z moją głową, ani z ciałem fizycznym, że to tylko transformacja. Bardzo jestem wdzięczna za to, że Kreon był w moim życiu na odpowiednim dla mnie etapie. A ja dziękuję wszystkim, kto jest ze mną, kto wspiera, kto pomaga. I dziękuję, że wy przebudzacie się, zmieniacie swoją świadomość i robicie to dla siebie i dla nas wszystkich. Z wami była Irina.